Zgodnie z zapowiedzią, rutynowe, codzienne przeglądy stają się faktem. Ja teraz w pocie czoła pracuję nad przepięknym logo, bo to jest to tutaj, co widzicie. Oho, ho, momencika. Odpalam już grę, żeby to flow był taki niesamowicie płynny. To, co widzicie tam w tym momencie, to jest tylko i wyłącznie taka ogólna, przepiękna koncepcja, która przyświeca temu, co teraz czynię na streamach. Być może nawet z jakimiś towarzyszami. Dobrze, więc tak. Tematem dzisiaj, jednym z, mam nadzieję, trzech, jest gra, która nazywa się Exanima. Pytanie, czy to jest jakoś dobrze dopasowane do ekranu? Mam nadzieję, że tak. Przypomnijmy na przykładzie, o co tam chodziło. Tak wstępnie, właściwie co było najciekawszym punktem programu. Mianowicie, mieliśmy postać, w miarę realistycznie odwzorowaną, z jej wszystkimi tutaj... Ja tak zawsze, żeby było jakoś poprawnie politycznie, biorę kobietę, prawda? To nie ukrywam, że przed streamem przetrenowaliśmy cały scenariusz, więc imię jest już znane, kolor skóry też tolerancyjny, włosy tym bardziej. Ubierzmy ją, bo to powstaje na żywo, niektóre serwisy podobno nie lubią realizmu. I ta postać, która jest... To jest takie BMG w świecie, jakby to ładnie ująć. BMG w świecie walk na miecze, albo świata magii i miecza? O! Aha, wtopiłem. Mianowicie jest moja postać, tylko jest bez broni i będę mogła tutaj bić... No, zobaczymy, czy to się uda w ogóle, prawda? Że postać walcząca, jak widzimy, na pięści, ma szansę z tą ciamajdą walczącą jakimś obuchowym, jakąś pałą. Ten paski zdrowia... To się dobrze nie skończy, ale... Więc tak, co widzimy tutaj na załączonym obrazku? Wspaniałą proceduralną animację postaci. Czy muszę dodawać więcej, że fizyka to jest zawsze wielkie wyzwanie dla twórców? Udaje się to, jak są duże pieniądze, na przykład w GTA... To wyglądało świetnie, ale... tak, jak tam ktoś ładnie na czacie pisze bitwa o Coca-Colę. To jest symulator, na który można przeprowadzić rekonstrukcję wielu takich wydarzeń. Co ja mogę tu jeszcze dodać w sumie? Nigdy nie walczyłem tutaj na pięści, bo to jest tak zwany feature, czyli cecha, która doszła całkiem niedawno, czyli z rok temu. Okej, okay, tutaj ładnie zaliczony sierpowy. Więc na czym polega ten realizm, że realistycznie trafiona postać zachowa się zgodnie z oczekiwaniami? Tutaj średnio wyszło, prawda? Następnym razem jeszcze raz. W teorii, ja mówię, nie wiem, czy jakaś jest społeczność, która może się obrazić tym, co robię tutaj, mówiąc tak jakoś niedbale o tej grze. Każda broń ma swoje magiczne właściwości i tak samo ta tężyzna postaci wpływa na jej zachowanie. W praktyce to jest tężyzna narodu, który znamy z ulic, tak zwanych żuli, więc owszem, może... To jest urocze, że już komputer jest w stanie zasymulować żula, prawda? A mechanika tu wygląda tak, że nie robiąc nic, postać blokuje. O! Natomiast to jest w sumie taki realizm jak w Dark Soulsach, że tam w Dark Soulsach też niby to, że postać się obraca. O, jak zarył. Też ma wpływ na to, jaki damage, czy jakie obrażenia zada, prawda? Że niby prędkość kątowa, czy plus prędkość, z jaką leci broń. I tu jest podobnie. Plus te takie urocze zjawiska, gdzie możemy przeciwnika sobie potem rozebrać. Co tam jest na czacie tymczasem? Ach, no nic. Doszło, jak widzę, takie obrażenia. Graficznie widać, że pan dostał w buzie, prawda? Czy tu warto, czy ta bluzeczka będzie lepsza od tej bluzeczki? Nie wiem, czy te buciki będą lepsze od tych? Nie wiem. Obuszek. I tu jest teraz tak, że jak chyba kliknę... Właśnie, można zobaczyć statystyki już. To było... Na przykład pokazuje to, jak bardzo pokrywa daną strefę ciała. To jest coverage. Slash to są rodzaj obrażeń, jakie, z jakimi sobie radzą, prawda? Są te cięcia, pchnięcia,
Jeszcze raz rzućmy okiem na ekwipunek. Statystyka broni. No właśnie, z impact, balans. Im większy balans, tym lepiej. Z tego, co rozumiem. No nic, tak sobie wróciłem, bo nie było dawno aktualizacji. Że Overgrowth lepszy. Overgrowth jest, tak, bardziej przemyślane. To jest bardziej zabawne. Tutaj... O Boże. Chciałem właśnie pokazać, że tutaj pan ma taki uroczy sierp, którym nie wyrabia i można go ładnie robić, ale nie można. No nie wyszło mi to. O! Myślę, że nie dodać jakiejś ładnej muzyki w sumie. I tak, tutaj to jest, trochę to jest uciążliwe, bo to jest niby pozornie Diablo, ale w sensie, że jeśli chodzi o widok z góry, prawda? Tak można by to sobie, tak sobie rozumiałem, że to jest takie Diablo z realistyczną fizyką, ale tutaj może nawet widok taki stricte TPP gdzieś z tyłu by był bardziej dokładny, bo to ma znaczenie, gdzie ja celuję tą czerwoną kropeczką. Mam tutaj drugi atak. Och, to jakby siadło. Więc wiadomo, najlepiej wycelować w głowę, co jest takim skillem na poziomie celowania headów w Counter-Strike'u. O, jak ładnie, ale knockouty są super, prawda? Fight Night 2000, to był który? Szósty? O. Okej, co tam ten pan miał z kolei? Miał ładniejsze budki. Tu rany są podzielone na te, które się zagoją po bitwie i te, które się będą goiły dłużej. Bo tu jest taki jeszcze drugi feature, który zaraz sobie pokażemy. Mianowicie jest kilka trybów. Czyli tak kiedy, jak się kończy fabuła. Zaraz pokażę, bo tu śmiejemy, ale tu fabuła jest. O, jak ładnie zerwał w głowę. Jak to cieszy. Są umiejętności postaci. Skłamałbym mówiąc, że udało mi się dojść do tego. O. Och. Jak ta moja postać? Ledwo teoretycznie żyje, ale tego gościa udało się jeszcze załatwić. Można by oczywiście na przykład pójść w, nazwijmy to tak, górnolotnie builda, gdzie? Bo tu są dwa rodzaje tego, tych naszych cudownych postaw, prawda? I tu sobie weźmiemy tarczę. Już ostatnio pojawił się ten dowcip, tarcza Ash, że średniowieczny Fight Club. Boże, można tak powiedzieć. O! I szybko będzie można przełączać się między dwoma buildami, prawda? To znaczy, niech się tutaj pokaże jakoś ładnie. Ten miecz jakiś półtora ręczny i pałka z tarczą. Czy to się nazywa jakoś ładnie Morgenstern? Nieważne. O! Pan, co tu się dzieje w ogóle? Nowy wskaźnik. Podejrzewam, że to jest zużycie albo jakiś... Tego nie było. Więc tak, pan z młotkiem. Czy to już pozamiatane? Okej, pan z młotkiem wygrał. Młotek, duży damage na sekundę. Ale tak, to jest fajne. Natomiast jest dużo rzeczy, których tutaj nie zrozumiem. Bo to była arena w trybie praktyki. Jest jeszcze arena, gdzie w ogóle hodujemy sobie te nasze misie. A, weźmy już równouprawnienie na maksa, czyli też pan tego typu. Taki krasnoludka zrobimy. Jakiś tam go nazwiemy Ghibli. Że niby japoński krasnoludek, pozdro dla kumatych. O, taki ładnie wygląda. To jest kolor czego? Momencik. Pofalowane. Nie wiem, czy to widać tak bardzo ładnie. Jeszcze są głosiki. Okej. Okay. Czy jego nie musimy już ubierać. A propos równouprawnienia. Damy mu moteczek? I co to jest za patyczek? Dajmy mu taki patyczek, bo tego jeszcze nie było. I tu są właśnie cechy. Wybierz skilla, prawda? I tutaj jest w walce close combat, czy jakieś tam blisko, prawda? Jest parowanie.
że można jakieś, no jest tych wiele tych różnych możliwości, umiejętności ze zbroją, z osłoną, insight, słowo, którego nie znam, koncentracja kojarzy się z tym, o czym Hitler nie wiedział, prawda? Dlatego weźmy tu close combat i nauczmy go po prostu to, że będzie mógł powtarzać ten atak, remis, jak to się nazywa. No i to jest już bardziej zaawansowany tryb, który jestem w sumie ciekaw. Zaraz zobaczymy na to, jak się na tę grę zapatrują teraz, bo to jest taka mądrość, że o komentarze Steama prawdę ci powiedzą. Więc zobaczymy. No i tutaj gra tłumaczy, oczywiście nie czytamy tutoriali, ale tak, naszą postać, musimy o nią już dbać. Możemy tu hodować sobie kilku zawodników, zapisywać na mecze. To jest Ghibli, prawda? Damy zarządzanie Ghibli i to jest chyba ten ekran, do którego wrócimy. Ale możemy zatrudnić nowe osoby, jak tylko znajdę, gdzie to się robiło. O, i tu sobie Ghibli biega i szukamy, gdzie są zapisy. Chyba zapisy będą tutaj. Co my tu mamy? Tam są jakieś grosze, które się płaci, jest nagroda, więc zapisujemy naszego Ghibliego i hej, zobaczmy. Okej, okay. Nigdy nie walczyłem tym rodzajem broni, więc nie wiem, jak to się skończy. Pan jest, zobaczmy, ubrany, czy to z pani, wygląda jak w sumie ten bohater polskiej gry o bohaterze z długimi, białymi włosami. Chyba go bolało. W sensie przeciwnika. Teraz tak, mogę, jest nawet całkiem szybki się wydaje. Zanurzył tak wolnie ten toporek, co on tam ma w głowie mojego bohatera. Kurde, no, zginąłby raz, a dobrze. Dawno nie widziałem żadnych, jak wyglądają te całe konwenty rycerskie, czy tak samo wyglądają walki, bo to można by jakoś porównać, prawda, realizm. Ojoj, wstawaj. Nie ma niestety, o Boże, przypomniała mi się jedna taka sympatyczna gra, która nazywała się Die by the Sword, bo tam był multi, który był bardzo udany, bo można było sobie ucinać głowy i inne części ciała. Głowa chyba, z głową się ginęło od razu, ale bez ręki można było pożyć. Chyba zginął. Proszę. I całkiem, to seria pojedynków? Niestety seria. Czy jakieś mistrzostwa. Tak to jest, jak się nie czyta tego, gdzie się zapisuje. Tutaj pamiętajmy, jeden mój błąd i Ghibli umiera. No i podejrzewam, że to może trwać jak w Krzyżakach, tam całą dobę ta walka. Kto dostał tak naprawdę? Tutaj na moją korzyść niech działa fakt, że mój bohater jest nieubrany. Aha, i jeszcze pewnie tutaj rzuca się wam na usta pytanie, czy jest multik. Oczywiście, jak zawsze w tego typu tytułach, nie widać, nie słychać. Ale jak mówię, nie śledzę teraz zupełnie, co się z tym dzieje. No, proszę już umrzeć. No, jakieś tam zaklinowały nam się te patyczki nasze śmieszne. To... Okej, no niestety, walczyłem i co? Jedna walka wygrana i teraz co to znaczy? Czy wpadły jakieś grosze, czy nie wpadły? Ktoś tam pyta, nigdy tak daleko nie doszedłeś, ale czy są pancerze? Tak! Nie no, doszedłem do pancerzy. No i co teraz z tobą? Jesteś ranny, jesteś cierpiący, więc pewnie pasowałoby zainwestować pieniądze w drugiego bohatera. Ale jak wiadomo, te przeglądy tutaj, to jest tylko taka zajawka, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jeszcze istnieje. Natomiast to nie koniec feature'ów, bo jeszcze jest... O, coś zupełnie nowego. Jest rycerz, proktor i człowiek z wiochy. Weźmy wreszcie rycerza, bo jest jeszcze tryb fabularny. Co tam jest? Porcupine. Jedna osoba grająca w tę grę to za mało. Aha, przepraszam. Co to będzie? Tam był taki... Zmieńmy tylko na realistyczną postać rycerza.
Zwróćcie uwagę, że co mi się bardzo podoba. Ktoś pytał, czy są zbroje. Prawda? Są. Okej. Więc są zbroje i co mi się tu podoba, że te zbroje są jak w życiu, z tego co rozumiem, są zrobione na miarę, tak? Tylko pytanie brzmi, co brzmi, jak się schudnie. Okej. Mamy więc naszą postać. Jakieś ciekawe tu fryzowiska są. Okej. Umiejętność ma do zbroi, że manewrowanie w zbroi. Z tego co rozumiem, zbroja ma duży wpływ, ale jak mówię, to co mi się wydaje. Tak, Ornstein. Pozdro dla fanów wiadomej gry. I co się stanie? Bo kiedyś to było tak, że się budziliśmy w lochu i w sumie podróżowaliśmy po tym lochu i nic z tego nigdy nie wynikało, bo mnie zabijały te zombiaki. Co to jest? I tu widzę, jest podobnie, więc budzimy się tylko tym razem rycerzem, czyli mamy już ten. Co mamy w ręku w ogóle? Berło. Obciążenie jest, nie wiem, czy to znaczy, że jest duże, czy jest małe. I tak, no. Te 10 lat temu, nie chcę skłamać, ale to mniej więcej czas jest, podaje dobry, kiedy ta gra wychodziła, to właśnie było wzruszające, że było. Ta gra wyglądała fajnie, bo było dynamiczne oświetlenie, którego na przykład brakuje w Bloodborne. I niestety chyba w Dark Soulsach trójce. A było w Dark Soulsach dwójce. Nie wiem, czy dzieliłem się z wami tą moją takim... Mam takiego hopla na tym punkcie. W każdym razie, no fajne, nie? Diablo, które jeszcze było jakąś w miarę świeżą produkcją. Z taką fizyką, super grafiką i klimatem. W sumie wyglądało to jak Diablo 1. Aż odpalę kiedyś Path of Exile, czy nadal jest takie fajne. No, tylko teraz, jak już 500 raz wchodzę w ten sam korytarz, to już jest umiarkowanie słodko. Więc klimacik jest. I zaraz zobaczymy na najważniejszą rzecz, czy gracze kochają. Więc, widzicie, wszystko to jest fizyczne. Otwieranie drzwi można trzasnąć drzwiami, prawda? Mówiąc kolokwialnie, pierdolność drzwiami, jak ktoś jest zły, prawda? Czy coś takiego. A mogą tu być podstawy, bo ktoś cię goni, można uderzyć drzwiami, uderzyć kijem. Te postacie, one chyba nie chcą się bić. Nawet, prawda? Można je zostawić. Ale jestem rycerzem, więc... W zbroi. Więc to byłaby hańba. Gdybym nie wykorzystał tego potencjału, wykorzystała, prawda, identyfikując się z postacią. Ich nie zarżnąć, prawda? To można... O! No. Chcesz tak... rozpaćkać to, ale nie trzeba. No można oczywiście na przykład rozbebeszyć tę postać, a z budki jakieś coś jest gustowniejszego niż to, co mam. Okej. To na podłogę, jeśli dobrze rozumiem. Tak, i ze złości można go przeciągnąć tutaj po całej mapie, bo walka była, załóżmy, trudna. O. Co mam? To napisze, że myśli, że ma zbroję, to wygra. No jak widać, nic im nie są mi w stanie zrobić. Wreszcie, nie wiem, to chyba podejrzewam, że wybór postaci tutaj to jest poziom trudności. To jest jakiś easy. Idę jak mały czołg. I uwaga, pchać, przyciągnąć. Odwieczne takie zagadki z drzwiami i nie tylko. Śmiesznie biegają, nie, te postacie. Tak mówię, animacja proceduralna. To jest ciekawe zagadnienie. No królikom się to udało, że to wygląda naturalnie. Tutaj zagadka z kratą. No i tak można w to teraz grać. Natomiast tak, jak mówię, to jest przegląd, więc zobaczmy. Zobaczmy w ramach oczywiście programu. Co się dzieje? Co mówią o tym ludzie z Steama?
Ja tutaj sobie już zapodaję to, żebyście zobaczyli wszystko i uwaga. Czy kochają, czy szanują. To się nazywało Exanima i zobaczmy na stronie sklepie. Że dramat z tymi żartami. Tak, dramat, przepraszam. Nie, oceny są bardzo pozytywne. Czyli jeszcze nie udało im się zniszczyć tego zaufania. I poczytajmy, co tu się dzieje w ogóle. Wersja najnowsza była we wrześniu, ale mimo wszystko, Zelgawic pisze, gra we wczesnym dostępie, a już warto wydać te parę piw. Ile to jest parę piw teraz? 15 euro. Nie poprawiłem loga. Ej, jest spoko. Great game to Polak przy angielsku. With new idea of combat. Using real physics. Używając prawdziwej fizyki, gdzie wszystko wpływa na twoje ciało. Super, super. Nauczyłem się walki po 2 dniach umierania. Ale to jest... Może coś tam jest w ogóle. Aha, i tak, komentarze są zamieszczone. Listopad 2015, maj 2015. Czytam Starerecki. To prawda. Tylko jak tu segregować? Są tylko bardzo pozytywne i bardzo pozytywne, więc... Czekaj, wrzesień 2015, najnowsza aktualizacja. System recenzji użytkowników. Coś, co przegapiłem. A jest 2017 w ogóle. No mniejsza z tym, nie? Więc podejrzewam, że jakoś tam można to, ale nie widzimy negatywnych. Ciekawe, co to znaczy. Podejrzewam, że dużo osób dostało tę grę w promocji. No. Co tu jeszcze planowałem? Aha. Bo to tyle. Exanima, no to sobie żyje, prawda? Od września minęło trochę czasu. Jak nie wiem, czy jest społeczność, czy nie. Natomiast była dzisiaj aktualizacja do... to nie są intrygujące, to nie jest alejka zasłonięta, są wieczne alfy. To jest taka najwieczna alfa, która jest jedną z najbardziej wiecznych, jaka może być. DayZ. Szczerze, nie mam pojęcia, co tam zrobili. Odpalimy sobie, jest DayZ w wersji 64-bitowej. Pobiegamy przez 10 minut i spadamy. DayZ zawsze spoko, czy no przez ostatnie parę lat, taka tradycja już, prawda, że stream bez DayZ taki dziwny jest. Okej, okay. Mogę wam już pokazać na żywo, jak to się ładnie wszystko tutaj ładuje. Nie, zobaczmy, czy to będzie przechwytywanie gry, czy przechwytywanie okna, ale chyba to tutaj śmiga, jest elegancko. Co tam, pokaż BitCop, proszę bardzo. A właśnie, mam BitCopa. O! I z BitCopem jest jeden problem. Nie da się przewijać pokazówek. I to jest tak wkurzające. Dobra, BitCopa mogę odpalić, ale to będzie dosłownie odpalenie i tyle. Więc tak, rozumiemy, że piękno DayZ to jest granie z kolegą, czajenie się i tak dalej. Więc ja pokazuję, że można grać inaczej. Czyli... dajmy jakąś ksywkę. Żeby nikt nie wiedział. Więc ja pokazuję, że tutaj można w sposób bezkrwawy się cieszyć, mianowicie biegając. Wybierzmy jakiś sensowny serwer, żeby było cokolwiek widać. Pingi duże, ale to może dlatego, że streamuję i gra to w końcu uwzględnia. Ale wybierzmy coś, co jest ten. Pora dnia jest słoneczko, duża populacja. Czemu nie? Tylko jaki jest problem? Czemu jest czerwony? Battle Eye włączony? Nie rozumiem. Chcę się tutaj konektować. Pytam, co się dzieje w Robocrafcie? Matko Chrystusowa. Nie wiem. Nie grałem w Sylwestra w nic niestety. Robocraft to jest najlepszy Sylwester, jaki kiedykolwiek miałem. Odkrycie, nadzieja na nowy rok. Poczucie wspaniałego wieczoru, kiedy coś się działo. No i proszę. A propos aktualizacji, więc jak pamiętacie, jak ta gra zaczynała, to wszystko trwało wieki, a teraz nawet nie zdążyłem tutaj gadać tych swoich głupot i już się wszystko wgrało. Czy to nie jest piękne? Teraz zobaczmy, czy okienko jest dopasowane. Przechwytywanie jest ładnie, ok. Tak, widzę, że tam ludzie ze streama też... Tak, to były dobre czasy.
I co tu się dzieje? Więc widzimy, że mapę rozwijają, bo są jakieś krzaczki. Nie było tego typu, albo może było, ale ja nie pamiętam. Nie było tak ładnie wyglądającego typu drogi, że taka bita. Nie, no, ładne, to widać, że siedzą nad tym artyści, dłubią, żeby każdy krzaczek, którego pewnie... Ciekawe, czy można zrywać, czy nie. Żeby każdy krzaczek wyglądał tak w odpowiedni sposób, żeby pasował do tego, do danego miejsca. Studnia. Wow. Więc ma być dużo ludzi. Pamiętam, jakie to były emocje, jak się kiedyś grało w tą jeszcze wersję. Wow, jest nawet tak zwany loot, czyli rzeczy, które można zbierać. To jest moja postać. Co tu jest? Maseczka? Na twarz? Tak strzelam. Respirator, no właśnie. Okej, okay. Takie tam rzeczy dla Krakowa. I czemu nie możesz podnieść? Weź w ręce... Ciekawe, czy to coś znaczy, że nie mogę tego podnieść. Że na przykład... Hej, ping. Ktoś tam mówi, że można zrywać patyki z krzaków. Ha. Że wersja modowa była dużo lepsza. Znaczy tam to działało, prawda? I były zombie. Tutaj podobno też są zombie. Co więcej, udowodniliśmy sobie, że były, bo no, udało mi się znaleźć zombiaka. Jakie ładne rozmycie w ogóle tego ruchu. Nie wiem, czy to widzicie na tym niskim bitrate, który wam tutaj wrzucam. Kurnik, tak? Dobrze? Czy ktoś jest, kto może potwierdzić, że tak zazwyczaj wygląda architektura kurnika? Tu jakiś wóz drabiniasty. Nie drabiniasty akurat. Taki tabor, gdzie też jest mnóstwo ciekawych rzeczy. I tak wiadomo, że wszystko się sprowadza do tego, żeby biec. Zresztą na co tak się świeciło na zboczu drogi? Nie zwróciłem uwagi. Wóz drzymały, też ładne określenie. Sprawdź moda Daisy. Oho, moment. Utracono sesję. Dowcipy studenckie. Dajmy jeszcze raz, zmienimy serwer. Publik, weteran, mało ludzi, bo jest noc. Rycerze piekieł, mało ludzi. Bo jest dzień. A, przepraszam, uderzyłem w mikrofon. Zostałeś wyrzucony z gry. Okej. Austriacki niestabilny. Tu jest średnio i 100 ping. Czy ja wytrzymam? Ping 100 wytrzymam. Tak, you have lost the session. Dobra, co to znaczy direct? Okej, okay, nie wiem. Zwróćmy uwagę, że jest 200 coś FPS-ów. Okej, okay, budzę się gdzieś tutaj. Łóżko. Inne takie. I co? Pierwsze pytanie, czy mogę na przykład wziąć do swoich rąk? A, to jest chyba ta postać. Co ja trzymam? Beżowe spodnie materiałowe. Tak, Jezu, to jest to. Fantastyczne uczucie. Wow. Symulator pracy kobiety czyszczącej szyby. Tu jest na przykład, są jakieś... jakieś, nie wiem, zawartość do strzykawki, tak? A, w tym się trzyma jakieś tam środki. Można się napić tego. Pytanie, co trzymamy w rękach? W sumie, czemu się nie napić? Spray do dezynfekcji. Wypijmy. Uwaga. Jak się czujesz? Wypiłam spray dezynfekujący. To chyba pewnie jest alkohol, więc co się może stać złego? Można na przykład zesprayować ten zestaw z krwią. O, to jest moja głowa, tak? Dobrze robisz? Psikamy tym? Popsikać po polsku się mówi. Wow, ej, super. Nie no, jest już zabawnie. Teraz tak, którym się kucało? C? Tak. Aha, co się stało z tym sprayem, że to się jednorazowy jest? Okej. Okay. Będziemy wszystko dezynfekować. To może być śmieszne. T-shirt. Zobaczmy, jak wygląda. Animacje pierwsza klasa, zwróćmy uwagę. Ten strój w ogóle taki... pokojówka... I co? Bluzeczka. Tak?
t-shircik. No i t-shircik włożyłem do kieszeni. Jak... Trzeba mnie tak, to wziąć do ręki. To też wziąć do ręki. Albo, okej, udało się. Tutaj leży jeszcze to. I to jest t-shirt. I zapomniałem się, że to jest bluza. Okej, spódniczka jest dużo ładniejsza. Jeszcze raz, to wrzucamy tu. To tu. No i... Kurde, no ma, ten interfejs już wygląda jak coś sensownego. I to jest, proszę, ta zombiak czy gracz? Dobra, zombiak. Okej, chodź tu. Dzisiaj taki, nazwiemy ten przegląd, przegląd gier w walce, prawda? No i jak wam się podoba, Exanima czy DayZ? Moim zdaniem... Dusi się. DayZ wygrywa, ciekawsze. Czy możemy kolegę rozebrać teraz? Może nie możemy, bo jest... Że krwawie, no standard. Zobaczmy. Weźmiemy to do rączek. Kurczę, dawniej się dało podrzeć to na szmaty, ale widzę, że już się nie da podrzeć na szmaty. W ofiarę, a możemy na tym bić? Nie. Krwawie. Zbadaj. Kiedyś się dało podrzeć, teraz jest jakiś problem. Spaghetti. Połataj. Albo zaszyj siebie, może krwawie, bo mam jakiś ten. Oho. Okej. Gdzie się rzucało? Masz. Okej. I uwaga. A niestety, chyba już jest nie ten, ale kurczę, fajnie. Że w budynku spryskałeś bandaże. A to nie była krew przypadkiem? Jakiś zestaw krwi? Można umrzeć. Kurde, są zombiaki. Wow. Niesamowity rozwój. Czy poleciłbym teraz, żeby to kupić? Nie wiem, ale trzeba by potestować. Tylko na razie, jak mówię, w moim sercu tylko DD, czyli Darkest Dungeon. A my przełączamy się na trzeci moduł. Miał być to przegląd netu, ale realistycznie ktoś mi przypomniał faktycznie, że mam przecież grę, która nazywa się Beat Cop. Zapomniałem o niej zupełnie. Polska gra, tam wracają legendy. Chyba Maciej Miąsik, który tam pracował z Pelcą, tam od branży jest dłużej niż my żyjemy. I w sumie nie zdążyłem zajarzyć, co to jest. To jest pixelartowe jakieś tam para arcydzieło, w którym nie da się przewijać pokazówek. I to będzie prawdopodobnie tylko taka zajawka, która potrwa 5 minut, no bo zobaczymy, czy to poprawili, ale nie widziałem aktualizacji od dawna. Co tam, MacMac pisze, że w moda, czyli do DayZ dalej gra się przyjemnie i DayZ lo zaprasza. Więc to jest takie przesucharzone, bo tam są ci... O, bo chyba, że już można przewijać te pokazówki. I wiemy, że to ma być jakiś parasymulator gliniarza. Ale właśnie, kurde, ciężko było jakoś... Bidit to jest... Właśnie, to jest ten problem. Znam, przede wszystkim, że to jest LA Noir dla biedy. I to jest, bo... Nie udało mi się niestety tego wymęczyć. Bo jak widzicie... Nie wiem, czemu nie miałem to czasu. Beat Cop to po polsku jest taki po prostu gliniarz z sąsiedztwa. Dobra, i tak, czy mogę już... Zobaczmy, którym się chodzi, że dialogi takie ważne. Nie no, ważne, tylko wyjątkowo to szybki przegląd, prawda? Okej, dowiedziałeś się wszystkiego na briefingu. Super, przeklikajmy. I zobaczmy, jak to działa. Kim ja jestem? I czy to jest fajne? Okej, kieruję się myszkiem. I co tu jest? Podążaj za Mike'iem do Adamskiego.
jak rozumiem, to jest gdzieś tam. Jest adamski. Pytanie, czy mam jakąś swobodę? Kurczę. Ktoś pyta, jak to się nazywa? To się nazywa BitCop, BeatCop. Czy to jest zagadka? Czy widzimy mnóstwo sucharów, nie, z tych nazwiskami, ale miał być adamski i to jest chyba tutaj. Kurde, czy może faktycznie taki symulator gliniarza z sąsiedztwa? No, ma swój urok. Tam, że śmieszne, bo beat brzmi tak samo jak beat. Nie, może ja źle wymawiam, przepraszam. W ogóle teraz napisałem to zbyt szybko, bo czytałem czat. Rozumiem, że to jest tutorial, prawda, że... W sumie to może być fajne, bo widzę potencjał z gatunku, że robimy grę, która zaczyna się rutynowo i w pewnym momencie wprowadzamy fabułę. Brzmi fajnie? Fajnie. Okej, co jest tam następne? Idziemy do pizzerii. Czy można z czałkami grać w ogóle, chodzić? W sadzie nie. Mike szczęśliwie wolno chodzi. I która to będzie pizzeria? Bo może uda mi się wyprzedzić fabułę. Louis pizza, okej. Nawet jest z czałka. Ktoś się mówi, że włącz planetarkę. Dzisiaj przegląd. Witam w naszym skromnym przedsięwzięciu. Włosi, super, widzę takie staroszkolne, to jest, no tak, wiadomo, po samochodach sądząc. Na YouTubie sobie możecie pauzować, prawda? Ja ten. Widzę, że muszą to rozkminić. Najlepszy system dialogowy jest taki, kiedy pojawia się napisik i możesz go kliknąć. I na przykład jak wolno czytasz, tak jak ja w tym momencie, to ja decyduję, kiedy ten dialog się kończy. Albo zaczyna, bo na razie to jest, kurczę, test troszeczkę czasami na szybkie czytanie. Nie, żebym miał z tym problem, ale do diaska. To jest oczywiście, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć. Gra jest oczywiście w Alfie, Early Accessie i innych takich. I mam to chyba powtarzać, bo tam, żeby nikt się nie zezłościł. Więc to będzie poprawione, pewnie będzie w pudełkach i ten. Okej, okay, pewien kolejny punkt. Wpisać mandat za złe parkowanie. Super. W sumie zawsze o tym marzyłem. Więc tak, tam w Stanach są zasady, nie wiem jak jest u nas, że nie można... Tu jest, proszę. Zagadka umysłowa numer 6. Sprawdzimy tablicę. Sprawdzimy opony, światła. Śmieszne, śmieszne. Bo to jest takie... Widzę potencjał na moda polska wersja, gdzie można się dopieprzać do wszystkiego. Zresztą tutaj tak samo. Sprawdźmy wszystko. Widzę, że gra nie pozwala mi chyba zbyt wielu zrobić, tak? Czy nie ma tego w becie? Bo co mnie tutaj powstrzymuje przed wypisaniem mandatu w tym momencie? Chyba, że to się robi jakimś magicznym klawiszem. Kurczę, nie wiem. Bo widzimy, pojawia się pod menu, tylko może to nie działa, jeszcze raz. Tam, że GTA 5 z modem, no tak, mody do GTA też są sympatyczne. Że może za daleko stoję. Nie zobaczmy, bo jak stoję daleko i klikam wtedy, to postać podchodzi. I... Gdzie dorwać tę grę? Jest na stówę na Steamie. Że wyjmij papierek. To jest taki realizm, a okej. Okay. No nie do końca, bo teoretycznie można by sprawdzić, prawda, komu... Nie wiem, jak wygląda zasada wystawiania mandatów, ale pewnie się sprawdza tablicę i na podstawie tego wystawia mandacik. A tutaj mam pierwsza zagadka i już jest problem. Zobaczmy, może zły samochód sprawdzam. A można biegać w ogóle, tylko jest jakaś stamina się tu buduje. Czy widzę, że gra się cieszy zainteresowaniem, to ja trochę poświęcę jej czasu i jutro to będzie jakieś świadomie. Spójrz na radio. Nic tutaj nie działa. A, można tutaj kliknąć i się zmienia... W sumie jaki to ma sens? 9.24? A. Co tam jest? W Los Santos Police Department, coś tam. Te same możliwości.
plus więcej. Absolutnie wierzymy w modziarzy. Podejrzewam, że możliwie inspiracja na tę grę wzięła się z moda, ale nie grałem w to LSPDFR. Że ten notesik śmieszny. Ten notesik. Wow, są w ogóle statystyki, historia i to jest to, co muszę zrobić. Ale w tym notesiku on się podnosi, kiedy na niego najeżdżam. I nic więcej. A, że to jest data w ogóle, jestem 24 września, okej. Dobra, więc mamy ten potencjalnie źle zaparkowany samochód. Że spojrzysz na parkomat, ale tutaj jak wpysk strzelił, jest wyjazd z ulicy, prawda? Nie wolno tutaj stawać. Prawda? Chyba, że to już jest pierwsza fabuła, że to stoi jakiś tam syn burmistrza, czy coś takiego. Że co, mandat powinien działać? Powinien. Ale pamiętajmy, hej, alfa. Bo co, jak kliknę na ten notatniczek, to teraz nic się nie dzieje. W ogóle nic się nie dzieje teraz. No powinno się podświetlić, chyba, że co. Zobaczmy, opcje. Może jakieś jest magiczne sterowanie. Nie, to są wszystkie opcje, czyli nie ma ich zbyt dużo. Że musisz zmierzyć na podłożu. A, mamy teorię. Nie, jest tak, postać zawsze podchodzi do samochodu w dobrym miejscu. A zobaczmy tu może, na innym samochodzie przetestujemy możliwości gliniarza. O, jest, dobra. Tu jest, sprawdzamy ten, 2 godziny. Okej. I pewnie trzeba by sprawdzić... Nie wiem, jak to działa. Rozumiem, że jeszcze ma 2 godziny, tak? Jak się jest wyzerowane, to wtedy... W Stanach chyba było tak, że parkometry są przy miejscach do parkowania. I podejrzewam, że na tym polega tutaj ta zagadka. Czyli ten samochód, który jest jak w pysk strzelił się zaparkowany, będziemy musieli olać. A na przykład ten. Sprawdzamy przy tym, jak to wygląda. 15 minut, czyli jeszcze jest ok. Ten. 2 godziny. Ten stoi przy hydrancie. To może to chodziło o tę zagadkę. Ale nie działa żadna z tych funkcji. Sprawdzamy to. Okej, okay, temu minął czas, więc sprawdzamy. I kurde, moim zdaniem bug niestety. Kurczę. Nie, bo trzeba zdobyć skilla, żeby, nie wiem, sprawdzić tablice rejestracyjne. Ten też. Ktoś mówi, że chodzi o kolorowego vana. No jestem przy kolorowym vanie. Jest tam góra, górgas. Rugurasz, oguras, przepraszam. To jest tutorial, znaczy przecież tylko tym hipisom przed pizzerią. A, okej, okay, dobra. Rozwiązaliśmy jedną z najtrudniejszych zagadek gier. Ale, czy to może być zły game design? Co jakbym był biednym dzieckiem, które kupiło tę grę, prawda, nie do końca rozumie angielski i co? I ci hipisi... tak, faktycznie. I mogę im wypisać. Parking violation. Kelly. Jeszcze im coś tam dorąbać. Szkoda, że teraz nie można zobaczyć coś światłami. Dajmy, że opony. To jest ściema, ale zobaczymy, czy to nie wiem. Powiedział, że dobrze wypełniłem. I teraz wzywamy ciężarówkę, która odholuje. Tak. Ej, no proszę, jakie słodkie. Czy było czytać, co mówią? Mówię, że jest problem z tymi napisami. To nie tylko ja stwierdzam, żeby nie było. Ale widzę, że ten jest potencjał. Hej. To działa realistycznie. Podjeżdża gość tutaj. Jak on go ściągnął tak równolegle? Ciekawe. Co tam jest? Tej rozpisze, zagrajmy lepiej w Off-World Trading Company. My, czyli w Multiku. Muszę lepiej planować to. Bo tej gry miałem zupełnie włączyć, w ogóle zapomniałem o niej. Nie wiem, kto mi przypomniał, ale dzięki. Bo ona się nadaje idealnie na przeglądy, natomiast totalnie o niej zapomniałem. Kradzież na 607. O, zobaczmy, czy taki kolor skóry będzie miał złodziej. To jeszcze zróbmy. 609, 607, tak? Aha, to jest ten koleś. Dobra, kolor skóry się zgadza, podoba mi się ta gra już. I co? Wyciągam kajdanki. Okej, okay, jak teraz to zrobić? Tak. Okej.
Obyło się bez większych sensacji. Jak oglądam te kamerki z amerykańskich policjantów, to przeważnie jest ciekawie, ale spoko. Tutorial. Ej, fajne. Podoba mi się realizm z tego, jeśli chodzi o taki jakiś realizm związany z grupami, jak to się nazywa w sposób poprawny politycznie, kulturowymi, coś takiego. Zastępcy, czy grałem w grę Hayden z jedyny King of the Hill? Nie, widziałem ją. Teraz się rozdzielamy. Ty pogadasz z ludźmi. A ja muszę załatwić... Mam kilka spraw do załatwienia. Zobaczymy się na końcu zmiany. Teraz tak, czy czas płynie? O czwartej się mam spotkać. I co? Czas leci. Widzę, że w miarę szybko. No i co? O czwartej mam się spotkać. Teraz mogę wypisywać te mandaty. Tu koleś stoi tak w pysk, strzelił źle. Mam pogadać z ludźmi, tak? Tylko co to znaczy pogadać z ludźmi? Czemu pogadać z ludźmi? Ale tak to jest, jak się nie czyta. Hard League Cafe. Dobra. Zobaczmy, czy takie zapisy. Jest restartowanie dnia. Jak wyjdę do menu, mam nadzieję, że... A, wszystko będzie stracone. To nic, trzeba to będzie jeszcze raz przerobić. Ale sobie to ogarnę. Tymczasem co? Słyszałem, że For Honor. Tak, Ubisoft. To jest w skrócie tyle. Tylko myślę, na co się możemy umówić. BitCop możemy podsumować te wywody jako grę wartą sprawdzenia, moim zdaniem. Więc to jest to. Ja tu planowałem na dzisiaj tak naprawdę tą grę o lokomotywach, bo trochę w nią gram i wydaje mi się, ona jest kontrowersyjna ze względu na to, że ma jakąś mroczną historię, ale jest pozytywna. No i tyle. Jutro mamy czwartek. Może jakiegoś gościa ściągnę dla urozmaicenia. A tak to tyle. Zostawiam was w takim razie. Tak, to tuberom tutaj dziękujemy oczywiście uroczyście.